was widzieć, że mogę się z wami przywitać. Wybaczcie, ale ja tutaj się nie czuję jako gość, ale jako ktoś, kto wraca do domu. Jednak przeżyliśmy razem dużo lat, na pewno starsi mnie pamiętają. I bardzo sobie cenię ten zbór, bardzo sobie cenię każdego z was. I też dziękuję wam za modlitwy, bo wiem, że wielu z was modli się o mnie. I jestem wam bardzo wdzięczna. Powiem, że mam się bardzo dobrze. Zbór, do którego teraz chodzę, jest też wspaniałym zborem. Na czele z pastorem, jego żoną. Oni mnie adoptowali. I jestem im za to bardzo wdzięczna. A tak króciutko chciałam się z wami podzielić tym, co ostatnio przeżywam. Byłam w lipcu na takiej kontrolnej wizycie u lekarza. I kiedy wróciłam do domu, usiadłam i tak zaczęłam analizować, co on do mnie powiedział. Nie będę opowiadać wszystkiego, to nie jest istotne. Powiem tylko, że powiedział mi, że chyba jestem świadoma, na co choruję, że choroba robi postępy i że po prostu to nie jest tak, jak ja sobie myślę. I kiedy to tak analizowałam w domu, to wiecie, pozbawił mnie wszelkiej nadziei. Ja tak siedziałam i mówię, no nic, tylko pogrążyć się w otchłani rozpaczy, bo właściwie nie ma dla mnie żadnej nadziei na jutro, na pojutrze, na przyszłość. Ale powiem wam, że jest to cudowne, jeśli wiemy, komu uwierzyliśmy. Jeśli wiemy, kto jest naszą skałą, na której stoją nasze stopy. Że tą skałą nie poruszają żadne okoliczności. Że to jest skała, która się nie zachwieje. Jeśli na niej są nasze stopy, możemy całkowicie być spokojni. I wiecie, kiedy tak siedziałam, analizowałam to wszystko, mówię, co tu teraz? Teraz nic. Wzięłam, otworzyłam Boże Słowo, ale nim je otworzyłam, Bóg darował mi takie wspaniałe, cudowne słowo zachęty. Wtedy, kiedy człowiek pozbawia wszelkiej nadziei, wtedy, kiedy wszystko na tym świecie zawodzi, dostałam takie wspaniałe słowo z listu do Rzymian, z 15 rozdziału, 13 wiersz. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Wiecie, było to dla mnie czymś tak wspaniałym, że Bóg darował mi takie słowo w tej właśnie chwili, na ten czas, który potrzebowałam. I ta nadzieja jest w sercu moim. I tak chciałabym zachęcić, może ktoś z was nie ma nadziei. Tak jak powiedział pastor na początku, może komuś ta nadzieja umarła. Wiecie, ta nadzieja zawsze jest, kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I On jest dla nas wspaniałą nadzieją, przyszłością. Także jeśli coś nas niepokoi, nie mamy może nadziei, czymś nas zawiodła ta nadzieja, to jednak wierzmy i miejmy nadzieję w Jezusie Chrystusie. Amen.